Siema. Cześć. Witamy Was ponownie z naszego sklepu Wędkarz Pro, a dzisiaj po raz kolejny wałkujemy temat wędzisk spinningowych. Dzisiaj przedstawimy Wam fajną serię wędzisk, mianowicie jest to wędka Spro CRX, seria Spro CRX. Bardzo fajne wędki, no na rynku tak dosyć o nich cicho, dlatego stwierdziliśmy, że trzeba je pokazać światu, ponieważ tutaj u nas w sklepie naprawdę fajnie te wędziska się przyjęły. Również bogata oferta modeli i my wybraliśmy sobie tutaj oczywiście 5 najciekawszych, które tutaj naszym klientom najbardziej się spodobały. No to może zacznijmy od najdelikatniejszego modelu, który dzisiaj Wam przedstawimy. Powiedz nam, Karol, coś o pierwszej wędce. Więc moi drodzy, pierwsza na tapetę wjeżdża okoniówka do 12 gram, długość 2,50. Wydaje mi się, że idealna do łowienia z brzegu pod silne, mocne okonie. Wędka jest dosyć szybka, lekka i bardzo estetycznie wykonana, co trzeba podkreślić. Nie ma naćkanych jakichś wzorków. Mi osobiście się bardzo podoba. Pełny dolnik, pełna rękojeść. Dobrze leży w ręce i wydaje mi się, że będzie oddawać elegancko ciepło. Jakieś chłodniejsze dni. Tutaj musimy pokazać, z boku jest uchwyt do zaczepiania przynęt, nie tak jak zazwyczaj w standardowej wędce, która jest idealnie na wprost kołowrotka. Drugim modelem, jaki tutaj mamy, Piotrek? Drugim modelem będzie teraz wędka mocniejsza, mianowicie jest to długość 2,40 i opisana przez producenta od 5 do 20 gramów. Akcja tutaj jest napisana Fast Power Light. No i rzeczywiście, muszę Wam powiedzieć, że jak na wędkę do 20 gram tenki jest naprawdę mocny. Ja bym go użył tak naprawdę do takiego lekkiego sandaczowania. Gdzieś w jakichś kanałach, może nawet na mniejszych zbiornikach zaporowych, bądź z łodzi. Jest naprawdę taki jak bardzo szybki, więc może jakiś lżejszy kogut, jakaś guma, żeby troszeczkę podżigować za sandaczem. Na pewno fajnie właśnie przy takim łowieniu to wędzisko się sprawdzi. Kolejny model mamy teraz. 2,70, tutaj jest do 24 gram. To wędka w moim odczuciu, tu już bym powiedział, taka typowo szczupakowa, nie jest sztywna, delikatnie miękka, typowo do łowienia z brzegu pod tą długość. Słuchajcie, wydaje mi się, że trzeba przyjść, wziąć sobie ją w rękę, pomacać, podotykać. Nieoszlifowany blank też daje fajne odczucie tutaj w momencie, kiedy ją dotykamy. Wykonana jest przede wszystkim bardzo estetycznie, na to też warto zwrócić uwagę. Taka typowo stonowana. Nie, no naprawdę fajne są te wędki. Bardzo, bardzo ładnie wykonana. Nie, wydaje mi się, że większością wędkarzy to spodoba się właśnie ten dolnik, ponieważ teraz większość wędzisk spinningowych jest robiona jednak z tą rękojeścią dzieloną, a wielu z Was jest przyzwyczajona do starych spinningów, tam gdzie właśnie te rękojeści są pełne, niedzielone, tak? Więc myślę, że to Wam się spodoba. A ja w rękach mam już kolejny model, mianowicie jest to długość 2,40 i opisany kij od 15 do 45 gramów. Więc od razu możecie się domyśleć, że będzie to mocny kij i rzeczywiście taki ten kij jest. Tutaj już czuć znaczną masę tego wędziska, to wędzisko jest mocniejsze, ale podejrzewam, że do jakiejś takiej wiślanej orki, gdzie polujecie na duże sondacze, może nawet przyłowem często są jakieś spore sumy, ta wędka sprawdzi się świetnie. Pod jakiegoś dużego koguta, może nawet pod jakiś wobler większy, właśnie taki głębiej pracujący, naprawdę mocnej pracy, to wędka, ta wędka sprawdzi się bardzo dobrze. No i powiedz, Karol, co tam mamy na koniec? Ta sama, można powiedzieć, wersja, tylko że dłuższa, bo tu mamy też wędkę do 30 gram i tu już 2,70, więc naprawdę jest ona przygotowana pod duże przynęty, łowienie z brzegu, nie musicie się bać, że nie poradzi sobie z towarem, który chcecie wyrzucić daleko do wody. Co jeszcze tutaj warto o niej powiedzieć? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były Hondy CRX, mega szybkie, piękne i sportowe. Myślę, że ta wędka by tam pięknie w bagażniku u nich leżała. Nie, wytnij. Moi drodzy, zobaczcie, jak ta wędka teraz pięknie pracuje.
Na koniec chcielibyśmy Was zaprosić do subskrypcji naszego kanału, także zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, jak podoba Wam się ta seria Wędzisk, a jeśli chcielibyście je obejrzeć, to zapraszamy właśnie do nas do sklepu, który znajduje się w Radomiu na ulicy Przemysłowej 11. Możecie wpaść również na nasz YouTube, obejrzeć inne filmy oraz zajrzeć na naszego TikToka, który również ciekawie się bardzo prezentuje. A my tymczasem żegnamy się z Wami. Trzymajcie się, cześć! Hej!